jak tam żyjesz? Bo ja, szczerze mówiąc, to prawie dostałem zawału. Ale dobra, zapraszam Cię na kolejny odcinek Football Okiem Petera. Zaczynajmy. Ten, kto zdecydował się obejrzeć spotkanie Chorwacja-Portugalia nie tylko po to, żeby poznać naszego rywala w ćwierćfinale, ale przede wszystkim w nadziei na świetny spektakl z mnóstwem goli i gry ofensywnej, mógł się czuć nieco oszukany. Ostatni sobotni mecz 1/8 finału zawiódł pod względem atrakcyjności i liczby ciekawych akcji i emocji. Współczuję osobom, które w sztabie reprezentacji Polski będą odpowiedzialne za rozpracowanie Portugalii. Drużyna od początku turnieju gra tak niewyraźnie, że patrząc na skład meczowy, a potem na to, co dzieje się na boisku, można kiwnąć głową z niedowierzaniem. Ekipa z takim potencjałem, zawodnikami, którzy albo występują w największych europejskich klubach, albo są przez nie bacznie obserwowane, nie ma po prostu prawa wychodzić z grupy na trzecim miejscu. Co do meczu, ukazał on tyle błędów i niedociągnięć ekipy Fernando Santosa, że aż grzech byłoby ich w czwartek nie wykorzystać. Nikt nie odkryje Ameryki, jeśli stwierdzi, że gra Portugalii opiera się na Cristiano Ronaldo. Zawodnik Realu Madryt w tej reprezentacji jest niezastąpiony, ale czasem może przerodzić się to w wadę. Przez 115 minut CR7 nie był w stanie zrobić nic na boisku, bo świetnie pilnował go Dario Strna. Jedyna bramka w meczu padła, kiedy Ronaldo postanowił zmienić flankę i zaatakować stroną Iwana Strinicia. Kluczem do sukcesu będzie zatem upilnowanie Ronaldo, co akurat Łukaszowi Piszczkowi wychodzi całkiem nieźle. Bez swojej mega gwiazdy Portugalczycy nie mają pomysłu na grę. Idzie im topornie, a każde podanie w pole karne nie znajduje adresata. Dodatkowo są oni niezwykle nieskuteczni, jeśli chodzi o strzały na bramkę. Chorwacją pierwsze celne uderzenie padło dopiero w dogrywce. Jeszcze trochę o strzelcu gola. Ricardo Quaresma wprawdzie dostał taką patelnię, że każdy postawiony na jego miejscu mieściłby piłkę w siatce, ale po raz kolejny widać, że świetnie spisuje się w roli jokera, piłkarza na ostatnie minuty. Ponadto ma za sobą bardzo udany okres w Besiktasie i wydaje się, że z formą na Euro wcelował się idealnie. Portugalia ma w defensywie eksperyment pod tytułem Pepe i ten drugi. A jeśli jeszcze przed Euro wiadomo było, że Bruno Alves raczej tym drugim nie będzie, to wczoraj Fonte dał znać, że nie będzie nim też Ricardo Calvario. Z punktu widzenia kibica reprezentacji Polski trzeba się cieszyć z możliwości uniknięcia tak kreatywnego rywala, jeśli chodzi o rozgrywanie piłki jak Chorwacja. Watreni wyglądali w tym meczu, jakby na każdą sytuację nie mieli tylko planu A, ale jeszcze B, C i co najmniej D. W kwestii rozgrywania piłki Portugalia była zupełnym przeciwieństwem swojego wczorajszego rywala. Mimo tak bogatej obsady środka pola nie potrafili wyprodukować żadnego skutecznego zagrania, po którym ktoś z dwójki Nani, Ronaldo wyszedłby na czystą pozycję. Biało-czerwoni i drużyna Santosa będą mieli praktycznie tyle samo czasu na odpoczynek. Różnica między ich meczami 1/8 finału to tylko 6 godzin. Co więcej, oba zespoły mają w nogach 120 minut. W przypadku spotkania Szwajcaria-Polska ta różnica była spora, bo Helweci ostatnią potyczkę grupową rozegrali 2 dni wcześniej niż biało-czerwoni swoje starcie z Ukrainą. Myślę, że nasi przyszli rywale są jak najbardziej do ogrania. Z punktu widzenia czysto sportowego, awans Ronaldo i spółki jest zdecydowanie lepszą wiadomością, niż gdybyśmy w Marsylii mieli oczekiwać na reprezentację Chorwacji. No a ty, jak myślisz, damy radę z Portugalią? Napisz w komentarzu, jaki wynik typujesz. Dziękuję Ci za oglądnięcie tego odcinka, mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, subskrybuj kanał, wpadnij na mojego Face'a i nie zapomnij napisać komentarza. Tak, nie zapomnij napisać komentarza. Widzimy się za niedługo. Mam nadzieję, że nie dostanę jakiegoś zawału.